super. Jeżeli Mati idzie, robi ruch pod piłkę i zwrot, to pamiętaj, albo możemy takie zwisto ustawić się, nieraz o tym mówiliśmy, nie na krótkim. Kapitanie, 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 jutro będzie taka bardzo, bardzo fajna opcja do sprawdzenia tego, czy to, co zaprezentowaliście w tych dotychczasowych 30 spotkaniach, zrobiło jakieś podwaliny pod to, żebyśmy mogli sądzić, że powalczycie nie tylko o brązowy medal, a nawet o złoty bądź srebrny. I teraz pytanie, jak czujecie się właśnie przed tym decydującym spotkaniem w tym momencie? To znaczy, my na pewno przyjechaliśmy tutaj zdobyć złoto i taki jest nasz cel i tak, no zacząć przede wszystkim najpierw walczyć o to złoto, no ale nie interesuje nas nic innego jak wygranie tego Mistrzostwa Polski, no i wydaje mi się, że mamy do tego potencjał i szansę. Troszeczkę poszaleliście, jeżeli chodzi o te dotychczasowe spotkania, sporo zwycięstw, chyba też rekord, jeżeli chodzi o cel w liczbie zdobytych punktów. To też gdzieś pokazuje, że ten potencjał jest spory i teraz pytanie, czy udźwignicie, bo troszeczkę to taką presję sami na siebie też wrzuciliście w tym momencie. To znaczy, na pewno narobiliśmy smaku i w klubie, i dla kibiców, i nawet samym sobie, no ale na pewno będziemy starać się utrzymać swój poziom i wydaje mi się, że jeżeli go utrzymamy, to będzie dobrze. Jeżeli chodzi o samą drużynę przeciwnika, mieliście gdzieś jakąś okazję, żeby dowiedzieć się czegoś więcej? Jesteście jeszcze pewnie przed odprawą, ale tak jak rozmawialiśmy wcześniej z Kasprem Pichniakiem, wspominał, że każdy ma gdzieś jakiś znajomych, więc pewnie jakieś informacje już macie na temat rywala. Tak, wieczorem będziemy mieli jeszcze odprawę szczegółową, na której tam trener na pewno nam jeszcze przekaże dużo tam ważnych wskazówek na temat przeciwnika, ale dużo chłopaków znamy ich, bo mamy paru reprezentantów Polski i znamy się z tymi chłopakami, którzy grają też w Szczecinie, bo są tam też zawodnicy z Ekstraklasy i tak samo z innych reprezentacji, więc nie są to nam obce nazwiska. Co twoim zdaniem będzie kluczowe, żeby jutro postawić ten pierwszy krok w kierunku finału? Wydaje mi się, że skuteczna gra w obronie i skuteczność w ataku. No, jeżeli będziemy dobrze bronić, to wydaje mi się, że z przodu zawsze coś strzelimy i mamy szansę na awans. Za wami 10 godzin podróży do Szczecina, ale też gra w ostatnim meczu przeciwko Wiśle Kraków i też w przeważającej części meczu graliście w 10. Nie czujecie gdzieś tego tutaj? Nie przełoży to się na, nie wiem, słabsze dyspozycje, jeżeli chodzi o samą fizyczność w jutrzejszym spotkaniu? Wydaje mi się, że nie, że dzisiaj mamy jeszcze odnowę biologiczną, wchodzimy do zimnej wody i nikt nie marudzi, wszyscy są bojowo nastawieni, więc nic tylko grać. Wejście dwie bramki w dotychczasowych spotkaniach, to też gdzieś pokazuje, że ten ciężar w dużej mierze i te oczekiwania wobec twojej osoby w tych najbliższych, miejmy nadzieję, czterech spotkaniach fazy finałowej będą ogromne. Myślisz, że dasz radę, to będzie jakieś inne strzelanie, inne granie niż w tej rundzie zasadniczej? Co do strzelania, no to 22 bramki strzeliłem, tak jak powiedziałeś, ale to zależało wszystko od tutaj chłopaków, to jakbym nie miał po prostu podań, to bym nie strzelał. Moja gra jest tak jakby uzależniona, jestem uzależniony od podań i jak będą te podania, to myślę, że coś się uda skończyć jutro. Trener Kulchawik wspominał o tym, że być może wy sami więcej wiecie aktualnie po rozmowach ze swoimi kolegami z reprezentacji młodzieżowych o tym, jak będzie wyglądała jutrzejsza pogoń, niż on sam. Rzeczywiście tak jest? Rozmawialiście między sobą już tutaj z gospodarzami jutrzejszego spotkania? Wiecie coś na temat tego, jak to może jutro wyglądać, jeżeli chodzi o sam skład ten wyjściowy? Tak, tam każdy jakiś znajomych ma po całej Polsce, w Szczecinie też się zdarzają. I spodziewamy się, że jutro wyjdzie najmocniejszy skład, tam chłopacy z Ekstraklasy zostali pościągani, także najmocniejszą pakę na nas szykują. Za wami 10-godzinna podróż, czujecie to w nogach, czy już ten 40-minutowy tutaj rozruch troszeczkę was rozluźnił i jutro nie będzie czego obawiać? Ja szczerze mówiąc troszeczkę na tym rozruchu czułem jeszcze nogi, ale myślę, że nasz wspaniały Masi to wyleczy. Dzięki bardzo.